Co tam? Dzień dobry. Jedziemy teraz do jaskiń kalcytowych. Jednych z nielicznych jaskiń, w których właśnie są takie czyste kalcyty. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Jedziemy właśnie bardzo takim typowym pojazdem tutaj w Tajlandii. Jedziemy tak naprawdę na pace z siedzonkami. Super, naprawdę. Krowy. To był pies. Pomyślelibyście, że takie rzeczy się tu chowają. Kurczę, jaskini. Widzicie? To jest bardzo ważne. Jesteśmy już w samym końcu tych kalcytowych jaskini. Są mega ładne. Mega ładne. Wow! Ej, mam kalcyt na ręce! Jestem jak Superman! Albo są go. Nie, tego nie wiem. To się wymyślił. No, pachnie jak kalcyt. Boję się, że w głęb dostanę. Ale właśnie tak powstają Supermani. Jak uderzą się głową o skałę kalcytową. Kryształ kalcytu. Chyba tacy szósty Supermani. Szósty Supermani. Zatrzymaliśmy się przy drożnej knajpce na prowincji Mae Hong Son. I patrzcie, jakie jest menu. Jest takie coś, to. Więc, jak widzicie, no nic nie byliśmy w stanie zamówić, więc... Na translatorze Tomek wpisał, czy ma pani noodle soup. Pani powiedziała, że nie ma takiej zupy, więc powiedzieliśmy, żeby nam zrobiła cokolwiek do jedzenia. I poszła i robi, więc zobaczymy, jesteśmy bardzo ciekawi, co tam. Dokładnie, jakiś może specjał będzie. Tak, może tak. Ej, pani nam dała zupę! Tak! Nie wiem, czy nam zrobiła, czy coś, ale mamy, patrzcie, jaka dobra. A teraz pokażemy wam, jak sobie radzimy, gdy chcemy powiedzieć pani, że jej zupa była mega pyszna i naprawdę była dobra. Otwieramy sobie nasz telefonik, wchodzimy sobie w aplikację, wybieramy sobie tu Google Translator, czyli tłumacz Google'a. Wpisujemy. It was the best soup ever eaten, tak? Czyli tak. Czy przesada? Dobrze. Może jest delikatna przesada, aczkolwiek na pewno pani się zrobi miło. It was very good. Thank you. Stop na foty na twarzy. Jezu, myślałam, że dupska nie odkleję. Ała, tak nas boli dupęcja. Ale dobra, patrzcie się. Jest taka bajka. Niesamowite to jest po prostu. Tutaj papliczki chili sobie rosną pięknie. Czujecie, że tak jak u nas, nie wiem, ziemniaczki, to tutaj papliczki chili. A co to za ptaszek? To nie ptaszek, to Tomasz. Aha, daliście się nabrać, milordy. A teraz musimy się jeszcze wdrapać. Tutaj jest droga i tam zawijaj do góry. Polar.
Stanie porośniętej dzikimi słonecznikami. Patrzcie, ile wszędzie słoneczniki. Wszędzie. I to dzikie, nie? Płotka, czy tutaj jest ładnie? I ja podziwiam autora oraz tych, którzy rozwijają ten świat. Jak nie chcemy tu ludzi bezpośrednio nagrywać, dlatego nagrywam Justynkę. Ale kurczę, w takiej lokalnej knajpie to nigdy w życiu nie byliśmy. Z tyłu siedzi dziadziuś z kijem. Tutaj przyjechali właśnie na skuterki z dziećmi. Po prawej sobie piją piwko. Dzieciaczek chodzi. Tam są koguty. Ogólnie czadziuszki, nie? A Justyna je ryż. Jesteśmy na koniec dnia w naturalnych, ciepłych źródłach. Gorące źródełka w drodze. O, takie dobre. Mieliśmy tylko jeden problem, bo nie mamy strojów ze sobą, ale w majciochach się weszło. Chociaż oni tutaj się, wiecie, w całych no właśnie, ubraniach. Babeczki są, to mają koszulki na ze sobą. Ale ja mam sportowy stan. Jeszcze co mamy dzisiaj w planach? Tutaj też jest masaż tajski, więc... Idziemy. Zarezerwowaliśmy. Ale nam zostało chyba 10 km do nas, więc później już będziemy szukać tylko noclegu. Ej, bo się nam wyładowywuje też GoPro, więc jakbyśmy się już dziś nie zobaczyli... Podładujemy. A jakbyśmy się już dziś nie zobaczyli, no to... Pa, pa! Czekaj.